Twórcy każdej gry próbują umieścić w swojej produkcji różne easter eggi i nawiązania popkulturowe, które stanowią nie lada gratkę dla wielu graczy. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na odcinek z easter eggami w Cyberpunku. Jak zapewne większość z Was wie, wszystkie nazwy questów, zarówno tych głównych i pobocznych, są nawiązaniami do piosenek z dziedziny popu, rocka i jazzu. Na Spotify istnieje nawet oficjalna playlista składająca się z około 100 utworów, które były inspiracją dla nazw zadań w grze. W opisie znajdziecie linka do tej playlisty, polecam sprawdzić, bo jest tam sporo klasycznych perełek, nawet z lat 60. i 70. A przechodząc już do fizycznych easter eggów, zaczniemy od zdjęć twórców gry znajdujących się w Kabuki. Gdy znajdujemy się na rondzie, gdzie wysadzał nas z samochodu Dex, wystarczy, że przejdziemy do północno-zachodniej części tego miejsca, aż dotrzemy do tego pomieszczenia. Wtedy wystarczy wpisać kod 605185 i dzięki temu wejdziemy do środka, gdzie będzie na nas czekać telewizor wyświetlający zdjęcia twórców Cyberpunka. Kolejne dwa easter eggi są związane z grą Death Stranding. Pierwszy to oczywiście sam twórca gry Hideo Kojima, którego możemy znaleźć w barze zaraz po wejściu do Konpeki Plaza w misji z kradzieżą relika. Drugi to kapsuła Eudeka znajdująca się w laboratorium NCPD w magazynie dowodów, do którego wchodzimy z Riverem podczas zadania pobocznego Kwestia Czasu. Czas na trzy nawiązania do Blade Runnera. Pierwszy, raczej oczywisty, to wygląd Misty inspirowany replikantką Priest. Drugi zaś to sam Roy Batty siedzący na szczycie budynku Advocate Hotel w Vista del Rey, co jest bezpośrednim nawiązaniem do finałowej sceny z filmu z Harrisonem Fordem. Trzecim easter eggiem będzie rozmowa na stacji orbitalnej Arasaki, a właściwie test Wojta Kampfa, który był też wykorzystywany w Blade Runnerze, aby odróżnić replikantów od ludzi. Ogrywając misję z Ozobem po raz pierwszy, zapewne zauważyliście jego wyjątkowy wygląd. Jak się okazuje, był on inspirowany postacią z lat 90., która pojawiła się w kilku specjalnych odcinkach brazylijskiego podcastu Nerdcast, opowiadających o cyberpunkowych RPGach. Nawet w grze zaznaczone jest, że Ozob pochodzi z Brazylii. Kolejnego easter egga najłatwiej zobaczyć przechodząc prolog Nomada. Niedaleko miejsca, gdzie po raz pierwszy spotykamy się z naszym przyszłym wspólnikiem Jackiem, możemy dostrzec trzy billboardy, które są nawiązaniem do filmu Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, który pochodzi z 2017 roku i został wyreżyserowany przez Martina McDonagha. Pozostając w temacie filmów i zostając w mieszkaniu V, możemy pójść do toalety, gdzie zamiast papieru toaletowego znajdziemy trzy muszelki. Jest to nawiązanie do filmu Demolition Man z 1993, gdzie takie rozwiązanie było stosowane. A jeśli nie wiecie, jak miałoby coś takiego działać, to nie przejmujcie się, bo nikt nie wie. I'm happy that you're happy, but the place where you're supposed to have the toilet paper, you got this little shelf with three seashells on it. Przechodząc teraz do tematyki gier, to jednym z najzabawniejszych easter eggów został stworzony przez Redów o nich samych. Chodzi konkretnie o ich okropny pomysł z kontrabandami na Skellige w Wiedźminie III. W Cyberpunku również możemy znaleźć takowe beczki pod jednym z mostów i jakiś lud w nich jest, ale nie jest to nic wartego uwagi. Jeśli wykonamy natomiast questa Ostatnia Przysługa, czyli tego z pogrzebem Skorpiona, to Mitch da nam figurkę, którą możemy później postawić w mieszkaniu V. Figurka przedstawia rzekomo przyjaciela Mitcha, ale tak naprawdę wygląda jak Skorpion z gier Mortal Kombat. Dew Drop Inn, czyli miejsce, do którego musimy udać się w kontrakcie Skutek Uboczny, by zdobyć Beta Acid, jest nawiązaniem do piosenki Muhammad My Friend autorstwa Tori Amos, której możemy usłyszeć wers. Kolumbarium w North Oak jest skarbnicą easter eggów. Poza tabliczkami z nieżyjącymi postaciami z uniwersum Cyberpunka, do których śmierci możemy doprowadzić w trakcie gry przez nasze decyzje, możemy tu znaleźć również tabliczkę wspomnianego wcześniej Roya Battiego z Blade Runnera, Syda Mida, człowieka odpowiedzialnego za projekty do filmów science fiction, Konrada Beharta z gry wideo Flashback oraz wiele innych postaci, które polecam odkryć samemu. Znajdzie się także coś dla fanów Breaking Bad. Po pierwsze, na dachu domku Rivera i jego siostry znajduje się pizza nawiązująca do ikonicznej sceny z serialu. Poza tym na Badlandach możemy znaleźć przyczepę z identycznie przestrzelonymi drzwiami jak przyczepa z serialu. W grze natkniemy się też na kontrakt The Heisenberg Principle, gdzie będziemy musieli zniszczyć laboratorium, w którym produkuje się narkotyk Glitter.
Fani Ironmana także mają swoją znajdźkę. Na Badlandach po środku totalnie niczego znajdziemy tunel, taką jaskinię i lód z drzazgą, na której zapisany jest dziennik inżyniera Militechu Tomasa Stara, który został porwany i zbudował w jaskini egzoszkielet. Fani pierwszego Ironmana dokładnie będą wiedzieć, o co chodzi. Pozostańmy w kategorii easter eggów przekręcających trochę nazwy postaci. Gracze zapewne kojarzą scenę z GTA San Andreas, podczas której trzeba było ścigać pociąg, a po nieudanej próbie Big Smoke wypowiadał słynne "All we had to do was follow the damn train, CJ." W Cyberpunku przy torowisku na Badlandach możemy znaleźć motocykl i ciała bohaterów, a przy nich drzazgę z rozmową, w której pojawia się właśnie słynna kwestia. Kolejny temat to może nie do końca easter eggi, ale w produkcji Cyberpunka udział wzięli topowi polscy raperzy. Quebonafide użyczył głosu jednemu z cyberpsychopatów. Sublabel Most, należący do prosto założonego przez Sokoła, brał udział w tworzeniu soundtracku do gry. No i Taco Hemingway, który jest wymieniony w napisach końcowych, ale przez prawie 3 lata od premiery gry nikt nie zdołał znaleźć jego głosu w grze. Być może takowy pojawi się w którejś z misji dodanych w Phantom Liberty. W Japantown natknąć możemy się na Pond Smith Street, czyli ulicę nawiązującą do nazwiska twórcy pierwowzoru cyberpunka, Mike'a Pondsmitha. Wracając jeszcze do Wiedźmina, to w prologu Street Kida Kirk zleca nam kradzież pewnego pojazdu. Tak się składa, że konkretny model tego samochodu to Rayfield Erondite, czyli dokładnie nazywa się tak, jak miecz dawany Geraltowi przez Panią Jeziora w Wiedźminie III. Po całym Night City są rozsiane także automaty, na których zagramy w Roach Race, gdzie sterujemy nikim innym jak koniem Geralta płotem. No i w prologu Corpo znajdziemy też gazetę Stiri na okładce. Jeśli natknęliście się kiedyś na jakiegoś ulicznego artystę, to być może grana przez niego melodia mogła wam się wydać znajoma. Nic dziwnego, bo mógł to być cover instrumentalny utworu The Beast of Beauclair z wiedźmińskiego dodatku Krew i Wino. Zagraniczni gracze pewnie nie rozpoznają tego następnego easter egga, ale polscy gracze jak najbardziej. Na dachu jednego z budynków Haywood możemy znaleźć motocykl i ciało niejakiego Pablo Jumpera, który miał odtworzyć w formie braindance'u jeden z największych hitów polskiego internetu. Niestety lub stety, w przeciwieństwie do Pawła Jumpera, Pablo Jumpera po tym skoku raczej już nic nie boli. W jednej z retrospekcji Johnny'ego znajdziemy czerwoną i niebieską pigułkę, z których jedną miał wybrać Neo, grany przez Keanu Reevesa, a w Cyberpunku wyboru dokonuje postać grana również przez tego samego aktora. Na wysypisku na Badlandach znajdziemy nieszczęśnika, który próbował chyba powtórzyć wyczyn Indiana Jonesa chroniącego się w lodówce przed wybuchem z czwartej części serii. Judy posiada tatuaż będący cytatem z piosenki Pyramid Song zespołu Radiohead, a kolejny ilustruje duszka wylatującego z muszli, co jest nawiązaniem do anime i filmu Ghost in the Shell. Tej samej ikonki Judy używa też, gdy dzwoni do V. Sporo easter eggów jest w ogóle na Badlandach. Kolejny z nich przedstawia grupkę osób odgrywających postapokaliptycznego LARPa, podczas którego udają, że wychodzą z bunkra 101 i szukają hydroprocesora. Te elementy są charakterystyczne dla gier z serii Fallout. Niestety ten LARP nie skończył się dla bawiących zbyt dobrze. Jeden z Delamainów obiecuje Wiciasto i mówi głosem GLaDOS, czyli sztucznej inteligencji z gry Portal. Pozostając w świecie Half-Life'a, to w Cyberpunku znajdziemy drzazg z informacją, że trzecia część kultowej gry po 50 latach czekania wreszcie miała premierę, na którą w naszym świecie gracze nie mogą się doczekać już od wielu lat. Własnego easter egga doczekała się też scena z chirurgiem z The Office, gdy podczas zadania numer 1 wyciągniemy mężczyznę z kontenera i przewieziemy go w bezpieczne miejsce, opowie dokładnie tę samą historię co chirurg z The Office. My big secret. I killed Maximus on purpose. I could search him. So best. Gdy znajdziemy się w tym miejscu upamiętniającym wysadzenie wieżowca Arasaki w 2023 roku, znajdziemy pomieszczenie zablokowane hasłem 2023, w którym wypisane są nazwiska wszystkich deweloperów Cyberpunka. Podczas kontraktu gałązka oliwna Sergiej Karasiński opowiada historię z filmu John Wick, dokładnie to co zrobił syn bossa rosyjskiej mafii, jako to on, i jak zdenerwował asasyna i co zrobił z jego psem. Samochód MyMy P126 jest oczywiście nawiązaniem do polskiego malucha Fiata 126P. Wychodząc z Notel Motelu, na jednej ze ścian zobaczymy napis nawiązujący do sceny z filmu Pulp Fiction. Does he look like a bitch? Then why you try to f*** him like a bitch, man? He didn't. Yes, you did. Gdy po raz pierwszy podniesiemy Skipiego, najpierw przedstawi jakieś tam parametry, a później zacznie nudzić rytm piosenki Disturbia od Rihanny.
Rayfield Caliburn w jaskini, gdzie razem z panem pokonuje Mnasha, jest nawiązaniem do Batmana i jego Batmobilu w jaskini, co potwierdza również znaleziona obok drzazga. Film, który leci w kinie podczas misji dla Voodoo Boys i rozmowie z agentem Netwatchu, to One Eyed Jack Marlona Brando. Na wybrzeżu Pacyfiki znajdziemy plecak, a w nim drzazgę z dziennikiem nawiązującym do Tio Farona, postaci z filmu Ludzkie Dzieci, Children of Men, będącego dystopijnym action thrillerem. Na Badlandach, na tych takich polach z panelami, można znaleźć pojazd z filmu Mad Max z 2015 roku. Niektórzy pewnie pamiętają, jak w tym filmie pytałem was, czy chcielibyście zobaczyć film o osobach, które zostały twarzami NPC w grze. Ale stwierdziłem, że dodam je po prostu do tego filmu, bo nie opłacało się robić krótkiego filmu kilkuminutowego, bo trwałby dosłownie 3 minuty i tak informacje w nim musiałbym sporo naciągnąć, by te 3 minuty trwały. Tak więc stwierdziłem, że dodam je po prostu do tego filmu. Tak więc Co Carnage, growy streamer, jest prorokiem Garym przy sklepie Misty, Alana Pierce, growa influencerka, została kobietą, która w questie nomada nie chce Vi oddać samochodu, a Jesse Cox, amerykański youtuber growy, został postacią z niecodziennym problemem szczepowym. Poza tym w jednym z questów możemy znaleźć Melissa Rory, postać znaną z pierwszego zwiastuna Cyberpunka z 2013 roku, pod koniec którego widzimy, jak werbuje ją Maxtag, co kontynuowane jest w fabule właśnie tego questa. No i na koniec w barze w Afterlife możemy kupić drinka Davida Martineza z serialu animowanego Edgerunners. No, tych easter eggów było dość sporo, bo chyba około 50, tak na oko licząc w przybliżeniu. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał, jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zostawić komentarz z propozycją następnego filmu, jaki chcielibyście zobaczyć na kanale. Ja zobaczę, co da się z tym zrobić, a w tym odcinku byłoby to już wszystko. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!